Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś piątek, ostatni dzień marca. Słowo Boże na dzień dzisiejszy jest z Księgi Sędziów z rozdziału 3, wiersz 9. Gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował. I z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 1, 68 wiersz. Zachariasz powiedział: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Moi drodzy, czytając Księgę Sędziów możemy zauważyć pewien schemat. Ludzie popadali w grzech, wołali do Boga, On ich wyciągał, a później znowu popadali w grzech, oddalali się od Boga. Kiedy zdawali sobie sprawę ze swojej niedoli, wołali do Boga, On wyciągał do nich pomocną rękę. Ta historia pokazuje nas samych. Pokazuje, że my również mamy problem z grzechem. Tak często upadamy. Całe szczęście, że Pan Bóg posyła do nas Ducha Świętego, który porusza nasze serca, oświetla nasze serca i daje nam zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ponieważ wskazuje na nasze grzechy, pokazuje to, co złe, co niedobre, co wymaga poprawy. A Bóg dzięki swojej łasce wyciągnął do nas rękę w Jezusie Chrystusie, aby przynieść nam ratunek, aby nas uratować, tak jak ratował niejednokrotnie na kartach Starego Testamentu. Tak w Chrystusie pokazuje, że lud Nowego Przymierza jest również dla Niego cenny i również przygotował dla mnie i dla Ciebie swój ratunek. Wystarczy, że szczerze spojrzysz w siebie, w swoje serce, że dostrzeżesz niedolę grzechu, to co złe, to co Cię męczy, że nie będziesz zakłamywać rzeczywistości, mówiąc sobie, nie jest tak źle, są gorsi ode mnie. Nie patrz na to, jacy są inni, popatrz na siebie, dostrzeż swoje słabości i chciej zwrócić się w stronę Boga, Boga łaski, Boga miłosierdzia. Już za kilka dni wkroczymy w Wielki Tydzień, w szczególny czas, kiedy tak bardzo wyraźnie będziemy widzieli, z jak wielkim poświęceniem wiąże się Boża łaska i Boża miłość. Poświęceniem Syna Jezusa Chrystusa, który przychodzi także dzisiaj. Przychodzi, aby wlać do Twojego serca pokój, aby obdarzyć Cię nadzieją, byś mógł i byś mogła czerpać z Jego ratunku, z tego wybawienia. A później, kiedy doświadczasz Bożej bliskości, Jego ratunku, Jego pomocy, możesz tak jak Zachariasz radośnie wyznawać: błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia. W Chrystusie jest Twój ratunek. W Chrystusie jest Twoje odkupienie. Niech Pan Bóg da Ci z tego radość. Dobrego dnia, dobrego weekendu. Zostań z Bogiem.